i się pokazać jak w prosty sposób usunąć konto na Skype. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, zrób w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć usunąć nasze konto na w programie Skype. Początkowo oczywiście logujemy się na nasze konto i gdy uruchomimy naszego Skype'a, wybieramy te takie trzy kropeczki na górze ekranu po lewej stronie obok naszej nazwy, klikamy je, no i oczywiście bramy opcję ustawienia. Po wejściu w ustawienia zjeżdżamy na sam dół i wybieramy w tym przypadku opcję zamknij konto Na koniec powinna nam się odpalić stronka z logowaniem, także wpisujemy aktualnie nasz adres e-mail Po wpisaniu naszego maila wpisujemy również nasze hasło i oczywiście wybieramy opcję zaloguj. Teraz musimy potwierdzić swoją tożsamość. No i aktualnie wybieramy opcję wysłania maila na nasz konkretny adres e-mail. Jeśli macie podpiętych parę maili, to prawdopodobnie będzie tutaj takich parę opcji. No ja mam tylko jednego, więc wybieram tego maila. No i teraz na naszą pocztę otrzymaliśmy w tym przypadku wiadomość z kodem, który musimy wpisać w tym miejscu. Także aktualnie wchodzimy na maila, kopiujemy kod i wchodzimy w to samo miejsce. Wchodzę na stronkę i klikam zweryfikuj. No, i mamy aktualnie kolejny komunikat. Czy chcesz, czy chcesz, aby cię wylogowano? Nie wyloguj się, dzięki czemu następnym razem nie będzie konieczne ponowne zalogowanie się. W moim przypadku jest to kompletnie bez różnicy. Także klikam, powiedzmy w tym przypadku tak. No, i na koniec komunikatu: poniż, że konto, i tu mamy nazwę konta, jest gotowe do zamknięcia. Oto co warto zrobić przed oznaczeniem konta do zamknięcia. Anuluj wszystkie bieżące subskrypcje, anuluj wszystkie bieżące usługi biznesowe, zapisz rekordy dotyczące stanu zdrowia, wykorzystaj pozostałe salda konta, wykorzystaj pozostałe środki na koncie Skype, skonfiguruj automatycznie odpowiedzi na wiadomości e-mail, wyłącz funkcję ochrona przed zresetowaniem. No i jeśli się tutaj zdecydujemy to mamy na koniec yy, komunikat nośnego konta, że jeśli nie zamkniemy swojego konta, musimy go używać, aby pozostało aktywne. Twoje konto jest uznawane za aktywne. Na podstawie bieżącego użycia twoje konto nie zostanie zamknięte z powodu braku aktywności. Możesz zawsze zamknąć konto ręcznie. Jeśli się zdecydujemy, to wybieramy opcję Dalej. No i tutaj moi drodzy, tutaj ostateczne zamknięcie w tym przypadku. E, sami potwierdzamy jeszcze, że utracimy dostęp do wszystkich danych osobowych i tak dalej w naszym koncie. E, ten proces będzie aktualnie trwał 60 dni, także po 60 dniach utracimy dostęp do naszych danych. Mamy też komunikat, że utracimy dostęp do programów, nie tylko Skype, ale też usług Office, Xbox, OneDrive platformy Azure i tu jeszcze wielu innych rzeczy warto się z tym wszystkim oczywiście zapoznać także jeśli chcemy usunąć w tym przypadku konto Skype warto nasze usługi które aktualnie są przypisane tutaj powiedzmy Office Xbox OneDrive czy jeszcze jakieś inne usługi przepisać jeszcze prędzej na inne konto czyli po prostu zmienić maila i przepisać na inne konto żeby tych usług w pełni nie stracić żeby po prostu sam Skype został w tym przypadku usunięty gdy już się z wszystkim zapoznamy, w tym przypadku trochę tych rzeczy jest, to na koniec wybieramy powód usunięcia naszego konta. No i oczywiście klikamy opcję Oznacz konto do zamknięcia. No i to w sumie byłoby tyle, jeśli chodzi o napradnik. Mam nadzieję, że ten film będzie się przydatny. Jeśli tak, to łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli...